wielki mistrz zakonu krzyżackiego, miał pod swoimi rozkazami potężną armię, wystarczającą do odparcia wojsk polskich i litewskich, ale musiał przewidzieć, w którym miejscu przejdą granice jego państwa. Szpiedzy donosili o intensywnym marszu Polaków z południa i Litwinów ze wschodu. Nadchodzili. Byli już blisko. Wielki mistrz już raz boleśnie odczuł swoją niemoc. Było to 24 czerwca 1410 roku. Wtedy z okna zamku w Toruniu widział łuny płonących za Wisłą wsi będących własnością zakonu. To polskie oddziały strzegące Kujaw dawały o sobie znać. A Urlik von Jungingen, oddzielony rzeką, nie mógł posłać tam swoich wojsk. Z której strony nadejdą polskie wojska? Gdzie uderzą? Ruchy wojsk polskich zaobserwowane w rejonie Bydgoszczy nakazywały krzyżakom ześrodkować swoje oddziały pod świecie. To był błąd wielkiego mistrza. Urlik von Jungingen dał się przechytrzyć polskiemu królowi i uwierzył w pozorny manewr, jaki wykonały wojska Jana Brzozogłowego, pozorując marsz w stronę świecie. Rzeczywisty kierunek głównych sił polskich, które 24 czerwca ruszyły spod Wolborza i litewskich nadciągających ze wschodu, był inny. Władysław Jagiełło doskonale wiedział, jak potężnym wrogiem jest zakon krzyżacki. Było to jedyne w Europie państwo zorganizowane na wzór zakonny. Rządzone przez kastę zawodowych wojowników, opierało swoją siłę na karności, spoistości i sprawności administracyjnej. I było pod opieką Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i częścią I Rzeszy Niemieckiej. A więc wojna z krzyżakami groziła odwetem ze strony cesarstwa. Jak walczyć ze scentralizowanym państwem? Jagiełło odpowiedział. Uderzyć w centralny punkt, stolicę. Zdobyć ją, a wówczas państwo krzyżackie rozpadnie się. Uderzyć na Malbork. Ten wielki zamek, budowany nad brzegiem Nogatu, w 1309 roku stał się stolicą państwa, które ogniem i mieczem tworzyli krzyżacy na ziemiach Prus i Pomorza Gdańskiego. Ten zakon, nazwany Zakonem Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, powstał w 1198 roku z bractwa obsługującego szpital pod murami palestyńskiej twierdzy Akki. Na początku XII wieku, wobec coraz większego naporu muzułmanów w Palestynie, krzyżacy musieli poszukiwać nowej siedziby w Europie. Ruszyli na północ. Wielki mistrz założył swoją siedzibę w Wenecji, a zakon w 1211 roku dotarł na Węgry, wezwany przez króla Andrzeja II do obrony granic Siedmiogrodu przed Połowcami. Szybko jednak król węgierski zorientował się, że zbrojni pomocnicy mają zamiar założyć na jego ziemiach własne państwo i przegnał ich. Rycerze z czarnymi krzyżami skorzystali z następnej oferty i na zaproszenie księcia Konrada Mazowieckiego przybyli do ziemi chełmińskiej, aby chronić ją przed najazdami Prusów. Zanim Konrad Mazowiecki zorientował się, cesarz Fryderyk II Hohenstauf, król nad królami, nadał krzyżakom zdobywane ziemie pruskie.
Strażacy kierowali się na północny wschód i tam mieli wielkiego i potężnego sojusznika. W 1237 roku zjednoczyli się z rycerskim zakonem kawalerów mieczowych z Inflant. W 1308 roku zdobyli Gdańsk. Spalili miasto, a ludność wymordowali. Zajęli Pomorze Gdańskie. Odepchnęli Polskę od Bałtyku. W rezultacie powstało wielkie państwo rozciągnięte wzdłuż wybrzeży Bałtyku od Narwy po Szczecin. Jednakże był słaby punkt w państwie krzyżackim. Przedzielała je żmudź, dlatego krzyżacy postanowili ten kraj zdobyć, a resztę Litwy podporządkować. I ta groźba skłoniła litewskiego księcia Jogajłę Olgierdrowicza do starań o koronę polską, przyjęcia chrztu i imienia Władysław. Jednakże sprawy Litwy były ciągle dość obce polskiej szlachcie i krzyżackie rejzy na tamte tereny nie wzbudzały w Polsce większych emocji. Krzyżacy nie mieli jednak zamiaru zrezygnować z planów wydarcia ziem strategicznie ważnych dla Polski. Ale Polska wojny wydać nie mogła, gdyż zakon korzystał z poparcia papieża i cesarza niemieckiego. Był bardzo popularny na Zachodzie, gdzie uważano go za zbrojne ramię chrześcijaństwa, walczące z poganami na Litwie i Żmudzi. Krzyżacka propaganda starała się przedstawić Polaków jako fałszywych chrześcijan, tym bardziej, że na polskim tronie zasiadał ledwo co ochrzczony Litwin Władysław Jagiełło. Jak doszło do wybuchu wojny polsko-krzyżackiej? Co było tym bezpośrednim powodem? Jest to jedna z tajemnic XV wieku, ale możemy powiedzieć, że bezpośrednim powodem była rozmowa polskiego wysłannika, arcybiskupa Mikołaja Kurowskiego, z wielkim mistrzem zakonu Ulrichem von Jungingenem. Arcybiskup Mikołaj Kurowski przybył do Malborka w sierpniu 1409 roku. Ulrich von Jungingen, sprawujący urząd wielkiego mistrza zakonu od 2 lat, był bardzo agresywny. Nie ścierpię krzywdy własnej ni zakonu i natychmiast ze wszystkimi wojskami wyruszę na Litwę. Arcybiskup Kurowski podjął ten agresywny ton. Mistrzu, przestań nas straszyć wypowiedzeniem wojny Litwie, ponieważ jeżeli zdecydujesz się na nią, bądź pewny, gdy ty napadniesz na Litwę, nasz król najedzie Prusy. Wrogów Litwinów uważamy za naszych wrogów i jeżeli ich zaczepisz, skierujemy oręż przeciwko tobie. Urlyk odpowiedział: jestem ci wdzięczny, czcigodny ojcze, że nie ukryłeś przede mną zamiarów twojego króla. Ja, upewniony twoim wystąpieniem, skieruję atak raczej na głowę niż na członki, raczej na zasiedloną niż opustoszoną ziemię, na Polskę, kierując wojnę i oręż, który miałem przeciwko Litwie. Wkrótce, 6 sierpnia 1409 roku, wielki mistrz Ulrich von Jungingen wysłał formalne wypowiedzenie wojny Polsce. Oddziały krzyżackie najechały ziemię dobrzyńską. Arcybiskup Kurowski spełnił swoją misję. To krzyżacy stali się agresorami. Oni tracili poparcie, jakie mieliby, poparcie opinii publicznej, poparcie Zachodu, jakie mieliby, gdyby to pierwsi Polacy uderzyli. Czy więc arcybiskup Mikołaj Kurowski działał z polecenia Władysława Jagiełły, czy też prowokacja była jego inicjatywą? Kilka lat później Władysław Jagiełło stwierdził, że była to inicjatywa arcybiskupa Kurowskiego, ale ten już nie żył, nie mógł się bronić. Natomiast należy wątpić, czy polski król przyznałby się do tego, że rozciął najbardziej nabrzmiały problem polityczny za pomocą prowokacji. Ale skąd to zuchwalstwo arcybiskupa, skoro wojna z zakonem groziła konfliktem z potężnym cesarstwem? Jagiełło wykorzystał czas, w którym wybuchły walki o tron cesarski w Niemczech. Tron, który usiłował zdobyć Ruprecht Wittelsbach, a czemu sprzeciwiali się Wacław IV i Zygmunt Luksemburgowie, a także Habsburgowie. W chaosie wojny domowej Rzesza utraciła możliwość ingerowania w polskie sprawy. Jagiełło mógł poprowadzić swoje wojska przeciwko zakonowi. Plan Jagiełły był bardzo prosty.
uderzyć na Malbork, zdobyć stolicę państwa krzyżackiego, a wówczas to państwo rozpadłoby się samo. Ale przy ówczesnym stanie techniki oblężniczej zdobycie tak potężnej twierdzy, przygotowanej do obrony jak Malbork, było absolutnie niemożliwe. Przygotowanej do obrony. Ale te przygotowania musiały trwać przez wiele tygodni. Do twierdzy trzeba było ściągnąć oddziały, które by jej broniły, żywność, przygotować broń. Jedyna więc szansa dla wojsk polskich i litewskich to uderzyć na Malbork niespodziewanie i wziąć miasto, wykorzystując ten ogromny atut, jaki dawałoby wojskom polsko-litewskim zaskoczenie. 24 czerwca 1410 roku. Wojska polskie skoncentrowane w rejonie Wolborza rozpoczęły bardzo intensywny marsz na północ w stronę Malborka. Przebywały dziennie 25-30 km, a zdarzało się nawet 40 km w ciągu doby, co na owe czasy było to bardzo duże tempo. Ze wschodu nadciągały wojska litewskie. Oczywiście Jagiełło zdawał sobie sprawę, że krzyżacy dowiedzieli się i o koncentracji wojsk polskich i litewskich, i o marszu na północ. Zdawał sobie sprawę, że krzyżacy zdążą zasłonić, zablokować tę drogę do Malborka i będzie musiał przyjąć walną bitwę. Zaskoczenie miało cenę zwycięstwa. Jeśli by Jagielle udało się doprowadzić wojska pod Malbork, zdobyłby twierdzę nieprzygotowaną do obrony. Ulrich von Jungingen wiedział o tym i postanowił wyprowadzić swoje oddziały na spotkanie wroga. Jednakże mimo to był w gorszej sytuacji. Nie wiedział, którędy nadejdą wojska polsko-litewskie, a ponadto były one liczniejsze od jego chorągwi. Wszystkie atuty były w rękach Jagiełły i on rozgrywał je doskonale. Była na trasie przemarszu przeszkoda, która mogła zniweczyć wszystkie polskie plany. Wisła. Wojska polskie musiały ją przekroczyć, a budowa mostu i przeprawa tysięcy ludzi, koni, wozów, to wszystko musiałoby trwać wiele tygodni. W tym czasie szpiedzy krzyżaccy zdążyliby donieść do zakonu o ruchach polskich wojsk, o położeniu polskich wojsk, i to ułatwiłoby krzyżakom przygotowania do obrony. A ta przeszkoda musiała być pokonana. Wojska polskie zmierzały spod Wolborza intensywnym marszem do Płocka, gdzie miały uzupełnić zapasy i połączyć się z idącymi od wschodu Litwinami. Ale Wisła mogła zniweczyć jeden z najpoważniejszych atutów Jagiełły. Tempo marszu i zaskoczenie. Trzydziestego czerwca wojska polskie stanęły na tym brzegu. Przed nimi była Wisła, bardzo szeroka w tym miejscu, ponad pół kilometra szerokości. I nagle, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tam z góry rzeki, spod Kozienic, zaczęły spływać łodzie z przęsłami mostu. Wcześniej bowiem pod Kozienicami przygotowano cały most pontonowy. Tak wyliczono wszystko, łącznie z prędkością prądu rzeki, że most spłynął w momencie, gdy wojska polskie podeszły do Wisły. I tylko pół dnia potrzebował mistrz Jarosław, tak nazywał się rzemieślnik, który nadzorował budowę tego mostu, potrzebował pół dnia na zakotwiczenie łodzi i na utworzenie, wybudowanie mostu. W ciągu dwóch dni ta wielotysięczna polska armia przeprawiła się na drugi brzeg Wisły i ruszyła stąd w stronę Płocka, aby tam spotkać się z armią litewską. Powstawała wielka
armia polsko-litewska, liczniejsza od krzyżackiej. Tak więc Jagiełło miał w swoim ręku dwa atuty o ogromnym znaczeniu. Zaskoczenie i liczebność wojsk. Ale były to atuty, które nie zapewniały jeszcze zwycięstwa. Liczne wojsko, ale słabo uzbrojone, nie zdziałałoby wiele. O zwycięstwie w bitwie przesądzała ciężko zbrojna jazda, liczba rycerzy chronionych pancerzami kolczymi i płytowymi, wyposażonych w kopie i miecze. Ich uderzenie roznosiło szeregi przeciwnika. Oni stanowili siłę przełamującą, jaką w XX wieku stały się czołgi. Ciało wojownika musiało być chronione przed strzałami i razami mieczy i toporów. Zbroje, które w XV wieku używali rycerze polscy i krzyżaccy, były niemalże identyczne. Pierwszą warstwą ochronną była kolczuga, która miała kształt tuniki z rozcięciem z przodu lub na bokach, często z kapturem narzucanym na głowę. To był bardzo stary wynalazek, wywodzący się z V wieku przed naszą erą. Wytworzenie kolczugi było niezwykle kosztowne i pracochłonne. Taka kolczuga składała się z kilkunastu tysięcy małych kółek. Drut wygięty w kółko, jego końce spłaszczano i zgrzewano albo nitowano, ale przedtem oczywiście nanizano inne kółka, tworząc całą kolczugę. Ważyła około 10 kg. Była bardzo droga. W warunkach bitewnych, bojowych łatwo rdzewiała. A wówczas giermek musiał wrzucić kolczugę do worka z trocinami, z twardymi trocinami, na przykład dębowymi, wytrząść to, aby kolczuga odzyskała swój blask. I znakomicie chroniła przed strzałami i przed razami mieczy. Natomiast była bardzo nieodporna na uderzenia topora. Wydawałoby się, że nic prostszego, jak zrezygnować z tej drogiej, ciężkiej i nie najlepszej zbroi na rzecz zbroi z płyt, które znacznie lepiej chroniłyby wojownika. Ale zanim to się stało, musiało minąć 100 lat i musiała dokonać się rewolucja technologiczna. Kowal, który dostawał z dymarka kawał żużla z niewielką zawartością metalu, ale z dużą ilością zanieczyszczeń, mógł z niego wykuć niewielki kawałek blachy, paręnaście centymetrów kwadratowych. Ludzkość musiała wynaleźć wysokie piece, z których spuszczano surówkę i młoty poruszane przez koła wodne. One o wiele cięższe niż mógłby utrzymać płatnerz i niezmęczenie kując stal umożliwiały wytworzenie dużych płyt, z których można było kształtować duże elementy zbroi. Płatnerze, korzystając z tych wielkich zdobyczy cywilizacji, wielkich pieców, z których spuszczano surówkę i młota poruszanego kołem wodnym, mogli wykuwać już blachy tak duże, że blachy te osłaniały niemalże cały tułów rycerza. Powstawały kirysy zakładane na kolczugi, ale kirysy uzupełniały jeszcze inne części zbroi, naręczaki, które składały się z naramienników, nałokietników i rękawic. Proszę spojrzeć, jak znakomicie to było skonstruowane, połączone nitami. Dzięki temu rycerz zakuty w te blachy mógł jednak zachować dość dużą swobodę ruchów. Ale oczywiście najważniejsza sprawa była tutaj, ochrona głowy. W XV wieku niezwykle popularne były takie właśnie hełmy, znakomite, kapaliny, bardzo proste, a jednocześnie świetnie chroniące głowę rycerza. One bardzo nisko schodziły na twarz i głowę, dlatego wycinano
tutaj szczelinę, przez którą rycerz mógł obserwować pole bitwy. Dalszą wersją rozwojową tych hełmów była salada. To już hełm, który został bardziej skomplikowany, lepiej skonstruowany, ale proszę spojrzeć, jaki podobny. Tyle, że tutaj już miał opuszczaną osłonę twarzy. Natomiast zanikały, odchodziły z pól bitewnych tak popularne kiedyś hełmy garnczkowe. One były po prostu bardzo niewygodne. Szczelina, a właściwie czasami dwie szczeliny obserwacyjne, nie dawały dobrego widoku. Natomiast otwory wentylacyjne nie dopuszczały odpowiedniej ilości powietrza do wnętrza i rycerzowi było tam duszno. Jednakże te hełmy garnczkowe pozostały symbolem rycerza, ale zakładanym dla parady, a nie do walki. XV wiek i bitwa pod Grunwaldem to już przyłbice. To już hełmy nazywane właśnie przyłbicami i to była nie tylko ta ruchoma część, ale cały hełm nazywany był przyłbicą z zasłanianą twarzą, a bardzo często nadawano taki właśnie kształt tej ruchomej osłonie. I stąd nazwa tego hełmu psi pysk. I tak chroniony rycerz mógł już ruszać do walki. Im większe płyty chroniły ciało rycerza, tym bardziej zmieniała się broń, która tę zbroję musiała przeciąć lub przebić. W XV wieku wytwarzano miecze na tyle duże, że można było przeciąć blachę pancerza, ale już o węższej głowni, przeznaczonej również do kłucia. Niewiele jednak wiemy o technologii produkcji mieczy wykuwanych przez kowala. Prawdopodobnie nawęglano warstwę powierzchniową, którą następnie hartowano. Inna metoda polegała na zgrzewaniu nakładki z żelaza wysoko nawęglonego z miękkim trzpieniem. Najprostsza zaś metoda polegała na odkuciu głowni z żelaza bez utwardzenia. Na początku XV wieku polscy mieczownicy mogli wytworzyć 6400 sztuk tej broni rocznie. Niedużo dziś wiemy o sposobach walki mieczami. Wiele wskazuje, że zasadniczym rodzajem ciosu było uderzenie przełamujące, polegające na nadaniu mieczowi jak największej siły, aby przeciąć pancerz wroga lub powalić go na ziemię. Gdy upadł, obciążony zbroją ważącym 25-30 kg, nie mógł tak łatwo wstać. I tarcza. Niezwykle ważny element zbroi, choć w miarę doskonalenia zbroi płytowych, tych pełnych zbroi osłaniających rycerza, znaczenie tarczy malało. Co ciekawe, tarcze wykonywano z drewna i obciągano skórą, ale nie byle jaką skórą, lecz odpowiednio wyprawianą, moczoną w wodzie, oleju. Także skóra ta stawała się bardzo twardą, znakomicie odbijającą ciosy miecza. Często tarcze po środku miały taki występ, przez co wzmacniano jeszcze ich odporność na ciosy. Tarcza była ważna, chroniąc rycerza przed uderzeniami miecza, a zwłaszcza kopii, strasznej rycerskiej broni. Siła uderzenia drzewca o długości 4 metrów zakończonego żelaznym grotem była tak wielka, że gdy kopia nie zsunęła się po tarczy, przebijała pancerz albo w najlepszym razie zwalała przeciwnika z konia. Rycerski rynsztunek bojowy kosztował od 11 do 20 grzywien, to znaczy od 50 do 120 mniej więcej milionów złotych, jeżeli chcielibyśmy przeliczyć na nasze współczesne pieniądze. Ale najważniejszym elementem tego rynsztunku był koń bojowy. Ogier silny, rosły, gdyż on musiał unieść ciężar 120-130 kg, bo tyle ważył rycerz w zbroi z tarczą, z kopią i z mieczem. Życie rycerza bardzo często zależało właśnie od konia, od tego bojowego rumaka, od tego, jak dobrze rumak ten był wytrenowany. Dlatego wartość konia, jego walory sprawdzano w ten sposób, że rysowano dwa okręgi o średnicy około 3 metrów, połączone ścieżką o długości 30 metrów. Ogier musiał przebyć te 30 metrów w pełnym galopie, a następnie w tym okręgu 3-metrowym dokonać pełnego zwrotu o 180 stopni.
Po co to było? W bitwie, gdy rycerze zderzali się ze sobą, kruszyli kopie, mijali się, wówczas koń musiał jak najszybciej zawrócić, aby dowieść swojego rycerza z powrotem do walki. I od tego manewru bardzo często zależało życie rycerza. Dlatego właśnie bardzo często wartość bojowego rumaka wielokrotnie przewyższała wartość całego uzbrojenia. Wielką siłę uderzenia kopią rycerz uzyskiwał, zapierając się w siodle o wysokim tylnym łęku i nisko pochylając nad grzywą konia. W rezultacie uderzał całą siłą rozpędzonego konia. Rycerz z kopią, ruszający do boju, nie ruszał sam. On był zbyt cenny, aby nie był pilnowany. Towarzyszyła mu eskorta. Z reguły dwóch, trzech strzelców i oni właśnie, rycerz kopijnik oraz strzelcy, tworzyli najmniejszą grupę bojową średniowiecznej armii, średniowiecznej chorągwi, kopie. Strzelcy uzbrojeni byli w taką straszną broń średniowiecza, kusze. Te, które mieli konni strzelcy, były dość małe, gdyż oni musieli je napinać jadąc na koniu. Zaczepiali tutaj stopę, za pomocą haka naciągali cięciwę, zakładali bełt i miotali w galopie bełty na wroga. Ale kusze, które uzbrajano pieszych strzelców, były o wiele potężniejsze, takie jak ta. Tutaj naciągnięcie za pomocą haka, czy w ogóle ręki, jest po prostu niemożliwe. Można je było napiąć tylko za pomocą korby lub specjalnego lewarka, nazywanego kozią nóżką. I te kusze miotały takie straszne pociski. To są bełty. Ten bełt zaopatrzony był z tyłu w lotki, z reguły z deszczułek cienkich lub piór, lekko skręcone, także gdy bełt leciał, te lotki nadawały mu ruch obrotowy. Przez to bełty były celniejsze. I teraz proszę sobie wyobrazić taką chorągiew idącą do, pędzącą do ataku, z której wystrzeliwano setki bełtów i chmura bełtów spadała na wroga. To była właśnie ta straszna broń średniowiecza. Władysław Jagiełło prowadził do boju 51 chorągwi. Wielki książę Witold 40. W sumie siły sprzymierzonych liczyły 91 chorągwi. Krzyżacy wystawili do walki 51 chorągwi. Jednakże mimo przewagi na drodze do Malborka powstała nagle krytyczna sytuacja. Błąd Jagiełły mógł wówczas zakończyć się klęską wojsk polsko-litewskich. 10 lipca nasze wojska podeszły pod Kurzętnik nad Drwęcą. Tam 2 lipca wielki mistrz Urlyk von Jungingen osobiście odwiedził krzyżackie placówki broniące Brody przez Drwęcę. Już wiedział, że wojska polskie przeprawiły się pod Czerwińskiem przez Wisłę i to wskazywało, że mogą usiłować wkroczyć na teren państwa krzyżackiego od strony Litzbarka i Działdowa. Dlatego nakazał, aby pospiesznie ściągnięto wojska skoncentrowane pod Świeciem i fortyfikowano brzegi Drwęcy. 9 lipca, gdy polscy zwiadowcy dotarli nad Drwęcę w rejonie Kurzętnika, zobaczyli stojące tam oddziały krzyżackie. Udało im się zaskoczyć wroga i zagarnąć kilkadziesiąt koni. Czy więc Jagiełło nie powinien wykorzystać zaskoczenia i uderzyć? Uznał, że nie. Teren nie sprzyjał atakowi. Polskie wojska nadchodziły od strony Wysokiej Skarpy i do rzeki prowadziło kilka wąwozów. Tamtędy musiałyby ruszyć nasze chorągwie, nie mając możliwości rozwinięcia się, a trafiając na ufortyfikowany brzeg, który powstrzymałby natarcie. Dlatego właśnie Władysław Jagiełło nie zdecydował się na uderzenie. O świcie 11 lipca wojska polsko-litewskie zawróciły i skierowały się w stronę Gilgenburga, czyli Dąbrówna, osady na przesmyku między jeziorami Wielką i Małą Dąbrową. Równolegle do nich na północy posuwały się główne siły krzyżackie.
Późnym wieczorem 13 lipca wojska polsko-litewskie doszły do Gilgenburga. Szturm rozpoczęto wieczorem i mimo, że miasto miało silną załogę dowodzoną przez braci zakonnych, po 3 godzinach oblężenia wojska jagiellońskie wdarły się do miasta. Obrońców, w tym ludność cywilną, wycięto lub wzięto w niewolę, a miasto splądrowano, po czym spalono. Dlaczego wojska polsko-litewskie zniszczyły i splądrowały Dąbrówno? Długosz twierdzi, że zaważyły na tym nienawiść do Krzyżaków i ból po utracie, po zniszczeniu przez wroga ziemi dobrzyńskiej. Twierdzi również, że gwałtów w mieście dopuścili się Litwini i Tatarzy. Jaka była prawda, tego już nie dowiemy się nigdy. Ale zniszczenie Dąbrówna zamknęło przed wojskami polskimi możliwość przejścia przez wąski przesmyk między 2 jeziorami, gdyż musiałyby przechodzić przez gruzy, przez zniszcza miasta, a to trwałoby bardzo długo. Było oczywiste, że Krzyżacy, którzy posuwali się na północy, widzieli Łunę. Zanim więc wojska polsko-litewskie przedostałyby się na drugi kraniec tego przesmyku, zastałyby tam wojska krzyżackie gotowe do bitwy, gdy nasze wojska do bitwy nie byłyby gotowe. Dlatego właśnie Jagiełło nie podjął ryzyka przechodzenia przez przesmyk, na którym leżały ruiny Dąbrówna. 14 lipca nasze wojska odpoczywały nad jeziorem Wielka Dąbrowa. 15 lipca 1410 roku ruszyły w dalszą drogę. Około godziny 8 rano konnica polsko-litewska doszła do jeziora Lubień. Król Jagiełło wysłuchiwał porannej mszy, gdy nadjechali zwiadowcy z wieściami, że wojska krzyżackie nadciągają z północnego zachodu. Ogłoszono alarm. Wojska polskie, rozciągnięte prawdopodobnie na długości 20 km, zaczęły kierować się przeciwko Krzyżakom. Tylko konnica mogła dojechać na czas. Piechurzy nie mieli szans, aby zdążyć i wziąć udział w pierwszej fazie bitwy. Jagiełło zwlekał z wyruszeniem do boju. Krzyżacy wcześniej zajęli pozycję i rozwinęli swoje siły, lecz nie mogli zaatakować polsko-litewskich wojsk przemieszczających się leśnymi duktami. Czekali, aż Polacy uformują szyk bojowy i przyjmą bitwę. Na prawym skrzydle stanęły chorągwie litewskie. One też pierwsze uderzyły. I to nie dlatego, że na polu bitwy Krzyżacy wykopali wilcze doły. Nie było, nie mieli na to czasu. Być może książę Witold był zbyt porywczy, może polskie chówce nie ukończyły jeszcze przygotowań. Po godzinnej walce słabiej uzbrojone chorągwie litewskie zaczęły cofać się, a potem rzuciły się do panicznej ucieczki. Nie można jednak wykluczyć, że był to celowy manewr polegający na wciągnięciu Krzyżaków w zasadzkę i rozbiciu ich szyków. Jednakże wyłom został zareglowany przez chorągwie litewskie, które pozostały na polu bitwy i idące im na pomoc chorągwie polskie. Na lewym skrzydle Polacy wzmagali nacisk. Po 6 godzinach walki siły sprzymierzonych zaczęły górować, spychając Krzyżaków w stronę obozu. I wtedy mistrz Urlich von Jungingen ruszył z odwodami, zatoczył szeroki łuk, aby uderzyć w bok polskiego skrzydła. Przejechali obok rycerza w pięknej zbroi. Wielki mistrz nie poznał, że był to król Władysław Jagiełło. Atak prowadzony przez wielkiego mistrza nie złamał polskich szyków. Tym bardziej, że do walki włączyły się wracające na pole bitwy oddziały litewskie i świeże odwody. Krzyżacy nie mieli już sił, aby złamać polską potęgę. W tej walce padli mistrz, marszałek i komturzy zakonu. Wojska polskie przeszły do pościgu za rozbitymi na grupki i wycofującymi się w popłochu w stronę obozu krzyżackimi chorągwiami. Bitwa dobiegła końca.